Witam, Krzysztof Misiak prezentuje Wszystko o bluesie z mojego punktu widzenia. Tym razem zajmiemy się takim bluesem, powiedzmy sobie, można powiedzieć, może nie ostrzejszym, ale bardziej ekspresyjnym, coś w stylu shuffle i to będzie coś takiego. Ostrzejsza formuła, tak jak powiedziałem, chodzi o ekspresję, ale też chodzi o to, żebyśmy nawiązywali cały czas, i cały czas to robię, nawiązuję do naszej progresji harmonicznej, czyli tego, co widzieliśmy na tablicy, co mamy na tablicy. Gram cały czas te same akordy, tylko w innej rytmice, w innym anturażu brzmieniowym, no i próbuję cały czas jakby do tego nawiązywać. Nawiązywanie jest o tyle proste, o ile się lubi te gatunki muzyczne i jakoś się człowiek może w pewnym sensie wypowiedzieć na ten temat, wypowiedzieć oczywiście artystycznie, jeśli tak mogę powiedzieć, więc to robię. Tutaj grałem oczywiście bluesa typu shuffle w miarę wolnym tempie, ale stosowałem różnego rodzaju techniki i artykulacje grania. Otóż pojawiło się coś takiego jak na przykład podciągnięcie dźwięku, czyli taka płynna interpretacja przejścia z jednego dźwięku na drugi. Na przykład robiłem to, że robiłem coś takiego, że podciągałem dźwięk G do dźwięku A, czyli robiłem ewentualnie dźwięk D do dźwięku E. Stosowałem głębokie vibrata, więc to jest wyraz mojej ekspresji. Podciąganie oczywiście strun na gitarze, no wydaje mi się, że w pewnym sensie nie jest rzeczą łatwą, dlatego że trzeba mieć jakby taki rodzaj wyćwiczonych kilku wyćwiczonych po prostu sekwencji ułożenia i pamięci jakby takiej wewnętrznej pamięci palców, bo pamiętajmy, że jeśli pociągamy o cały ton, czyli na przykład od G do A, to ja to robię, że tak powiem, samorzutnie i mniej więcej po pierwsze słyszę, gdzie jest ten dźwięk i w jaki to ma być dźwięk, a po drugie moje palce same wiedzą o jaki odcinek mogę podciągnąć ten dźwięk, żeby był dźwięk A. No, mamy ten dźwięk A, ugruntujmy się w tonacji. To jest to, a my musimy zagrać, czyli musimy osiągnąć ten dźwięk, podciągając poprzedni dźwięk o cały ton, czyli...
wibruje na koniec, żeby nadać jakiś charakter temu dźwiękowi. Jak ja to robię? Otóż robię to w taki sposób, że posiłkuję się, że podciągam ten dźwięk nie tylko jednym palcem tym, ten jest oczywiście kluczowy, ale posiłkuję się co najmniej na pewno jeszcze tym dźwiękiem, znaczy tym palcem i tym czasami. Nie, najczęściej oczywiście tym drugim, dlatego że siła jednego palca w zderzeniu z naprężeniem struny no nie jest taka prosta. Proszę posłuchać. Jak ja miał grać jednym palcem to pociągnięcie, to ja bym po prostu stracił wszystkie siły i w ogóle byłoby to bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Także podciągamy siłą taką synergetyczną, jeśli tak mogę powiedzieć, wektorową tutaj tymi dwoma palcami i wtedy jest łatwiej. A tym palcem, po prostu z uwagi na to, że gram na przesterowanym dźwięku i on jest dosyć hałaśliwy i taki trochę nie do końca jakby, którego można okiełznać w pewnym sensie, no to po prostu staram się jakby po części tłumić resztę dźwięków strun na gitarze, które nie biorą udziału w tym całym procederze. Otóż robię to tak, że podciągam. Sorry. I tak, tym palcem tłumię te dwie struny. Tam się sama tłumi, i też tym palcem tłumię tę strunę. Więc jakby wykorzystuję tylko dwa palce do tego, żeby pociągnąć dźwięk, a cała reszta służy mi do tego, żeby ten dźwięk był tylko ten i ten właściwy. Żeby nie było żadnych innych przydźwięków, chyba że nam o to chodzi, no to wtedy wiadomo, ale generalnie idea jest taka, że dla czystości jakby muzyki, nie tylko, musimy sobie narzucić pewien rygor w kontekście wydobywania tych właściwych dźwięków i cała reszta nie powinna nam przeszkadzać w tym, o może tak. Także to jest to. Co tam dalej, jakie tutaj były zastosowania? Aha, podciągałem oczywiście o różne interwały, czyli o cały ton, na przykład D do A. Podciągałem o cały ton, jeśli chodzi o D do E, tutaj było G do A, D do E, ale też o pół ton, na przykład Fis do G. Lub tutaj. Ale też robiłem takie dosyć głębokie vibrata, grałem tak zwane blue note, czyli takie mikro w pewnym sensie podciągnięcia, nie typu temperowane pół tonu lub cały ton, tylko takie ćwierć tonu. Na przykład takim bardzo charakterystycznym dźwiękiem, tak zwanym blue note w skali bluesowej jest dźwięk C, który właściwie nie jest ani dźwiękiem C, ani dźwiękiem cis. Czyli to jest dźwięk C, a to jest dźwięk cis. A moja rola jest taka, żeby po prostu podciągnąć C do takiego interwału, który jest pomiędzy tymi dźwiękami, czyli do takiego. Tutaj albo tutaj. To jest bardzo ważne, dlatego że to jest jeden z fajniejszych walorów naszego instrumentu, że możemy po prostu płynnie zmieniać intonację dźwięku i ja po prostu jestem fanem oczywiście tej płynnej intonacji, no i takich głębokich vibrat, bo na takim typowym instrumencie, powiedzmy sobie temperowanym typu fortepian albo no, na przykład fortepian, to niestety nie możemy zagrać żadnych półtonów albo ćwierćtonów, chyba że ten instrument jest po prostu rozstrojony, ale w sposób taki zamierzony nie da się tego zrobić. Więc nasz instrument ma ten walor, ten atrybut, który dostarcza szeregu bardzo fajnych doznań, dlatego że takie granie in, czyli granie w tonacji, no to jedno, ale takie granie, powiedzmy sobie,
troszeczkę pomiędzy to drugie, bo się okazuje, że to jest też, dotykamy troszeczkę jakby innego świata, bo odległość pomiędzy C a Cis to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo daleka odległość i w tej odległości może się mieścić bardzo dużo różnych zdarzeń. Także tak to wygląda. Żeby oczywiście uzyskać to brzmienie takiego przesterowania. Wykorzystuję zewnętrzny efekt, który jest po prostu tak zwanym boosterem albo distortionem. Jest to sztuczne w pewnym sensie przesterowanie dźwięku czystego. Jeszcze jedna sprawa dotycząca techniki grania. Otóż tutaj praca mojej prawej ręki też jest dosyć istotnym elementem, dlatego że część dźwięków gram w taki sposób, powiedzmy sobie, czysty. Nie tłumię ich, ale szczególnie te dźwięki, które są w dole, czyli tutaj na strunie D, czy tam G, D, A lub E, no to tutaj staram się tą krawędzią dłoni tłumić te dźwięki, żeby uzyskać też jakiś rodzaj swoistej ekspresji, to jedno, a drugie to, żeby uzyskać taki charakterystyczny właśnie stłumiony sound, który nadaje jakiejś takiej swoistej, może nie grozy, ale jakiejś takiej dramaturgii, o może tak. Proszę zauważyć, zagranie nawet takich prostych dźwięków jak GA w sposób otwarty, czyli bez tłumienia, no brzmi w taki sposób, ale jak już tłumimy, dostarczamy, no realizujemy zupełnie inny pomysł na dramaturgię, jeśli chodzi o ekspresję. Oczywiście to tłumienie może być wielostopniowe, bo możemy tłumić tak lightowo, czyli tak niewiele. A możemy tak trochę bardziej, czyli przesuwamy tę krawędź dłoni w kierunku do gryfu. Więc to jest jeden ze sposobów artykulacji. I tutaj pojawiają się też takie dźwięki, tak zwane overtones, czyli pinch harmonics, czyli kolejne składowe dźwięku, które, bo jak Państwo doskonale wiecie, dźwięk to jest ton podstawowy plus jego składowe. Tam szereg harmoniczny tak zwany. Chodzi o to, że w niektórych momentach, jak zagram kostką w odpowiednim miejscu, po prostu uzyskuje zupełnie takie, oprócz dźwięku podstawowego, dźwięk właśnie harmoniczny, harmoniczną składową. Proszę posłuchać, to jest dźwięk podstawowy. Tu jest, a tutaj zagram pinch harmonic. Jeśli będę przesuwał w różne miejsca tę kostkę i wydobywał w taki, a nie inny sposób ten dźwięk, to będzie wyglądało tak. To wszystko można zrealizować na różnych strunach, na przykład na strunie A też. Na E. Można to robić kostką albo zastosować tak zwany autoflanger, czyli takie delikatne dotykanie struny, bardzo delikatne i wydobywanie dźwięku na przykład lewą ręką typu. Więc mamy ten instrument dostarcza nam wielu różnych możliwości.
i ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest skarbnica po prostu pomysłów na to, jak wykorzystać jakby artykulację, jak wykorzystać dźwięki, jak wykorzystać harmonię, bo tutaj tak jak tutaj na tym instrumencie można zagrać właściwie no, bardzo dużo różnych rzeczy, i bas, i harmonię, i stosować sztuczki techniczne, więc polecam oczywiście do konfrontacji z tym instrumentem. Teraz w tym okresie no to mamy trochę czasu, mam nadzieję, więc można więcej czasu poświęcić na zgłębianie gitary. No i chyba to wszystko. Jak są jakieś pytania, to oczywiście wiadomo, jestem na fejsie. Proszę bardzo, zapraszam.